Ciekawe, czy gdzieś w tym stawie żyją turboty. Nie, no pewnie nie, ale to nic. Tak się szczęśliwie składa, że dziś testujemy samochód, który własnego turbota ma pod maską. O co chodzi z tym turbotem? Turbot to nowy reduktor firmy ALEX, przeznaczony do silników o wysokich mocach, który zamontowano pod maską Volkswagena Jetty. Nie jest to jedyny nowy komponent w gamie białostockiego producenta, któremu dziś będziemy się przyglądać, ale o tym za chwilkę. Widząc takiego Volkswagena Jetta, to jest akurat rocznik 2013, spodziewalibyśmy się, że pod maską będzie jakiś nieduży silnik 1.4, na przykład TSI z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Ale nie, nic z tych rzeczy. To jest samochód pochodzący z rynku amerykańskiego. W roku 2013 jeszcze montowano w nich 2,5-litrowe silniki rzędowe o 5 cylindrach z wtryskiem pośrednim, czyli stare, dobre volkswagenowskie MPI. I tutaj jest zamontowany po prostu układ pośredniego wtrysku gazu, bez żadnych dotrysków benzyny. Jako że cylindrów jest 5, to tutaj już nie można było zastosować sterownika Optima Nano. I to się akurat dobrze składa, bo dzięki temu samochód jest platformą pokazową dla systemu Optima Expert. Sterownik Optima Expert różni się od modelu Optima Nano nie tylko tym, że nadaje się do silników o liczbie cylindrów większej niż 4. Ma też poszerzoną funkcjonalność. W jego obudowie zintegrowano bowiem moduł OBD i emulator czujnika ciśnienia paliwa, a ponadto Optima Expert umożliwia emulację sondy lambda przed i za katalizatorem. Firma ALEX szczyci się również tym, że sterownik Expert, w tym przypadku podobnie jak Nano, zapewnia utrzymanie emisji spalin na poziomie wymaganym przez normę Euro 6, oczywiście pod warunkiem zamontowania w samochodzie spełniającym tę normę już na samej benzynie. Druga nowość pod maską testowej Jetty to reduktor TURBOT, przeznaczony do silników o mocach sięgających 320 koni mechanicznych. Pięciocylindrowa jednostka Volkswagena ma tych koni 170, więc parownik pracuje na pół gwizdka, ale z jednej strony lepiej mieć zapas wydajności, a z drugiej chodziło o stworzenie na bazie Jetty auta pokazowego, które w praktyce prezentowałoby nowe produkty i rozwiązania firmy ALEX. Poza Optimą Expert i Turbotem, w komorze silnika znajdziemy jeszcze jedną nowość w postaci czujnika ciśnienia i temperatury gazu PTS-01 ze złączem pięciopinowym. Do tego sprawdzone rozwiązania z katalogu białostockiej firmy. Powszechnie chwalone wtryskiwacze Barracuda, w tym przypadku 5 pojedynczych zamiast listwy, oraz filtr odstojnikowy Ultra 360 Stop. Wlew jak wlew. Widziałeś jeden, to tak jakbyś widział wszystkie. Złącze do tankowania gazu zostały umieszczone pod klapką wlewu benzyny, że przestrzeni nie za dużo. To producent załączył przejściówkę. Pewnie, że wygodniej byłoby, gdyby zawór zmieścił się na stałe, no ale przecież nie będziemy składali zażaleń do Volkswagena, że nie przewidział amerykańskiej Jetty pod kątem montażu LPG. Jeśli chodzi o zbiornik, to też chyba Was nie zaskoczymy. Akurat nadwozie typu sedan, jak mało które, sprzyja temu, żeby montować zbiorniki cylindryczne za tylną kanapą, ale akurat firma ALEX zdecydowała się na zbiornik toroidalny w miejscu koła zapasowego. Koła są dosyć duże, bo na 17-calowych felgach, także zbiornik też jest dosyć pojemny. Ma 59 litrów objętości geometrycznej, co przekłada się na 47,2 litra, które można zatankować w praktyce do niego. No i jak to się teraz ma do zasięgu? No oczywiście wiele zależy od tego, jak się tym autem jeździ, ale można bez szczególnych wyrzeczeń zamknąć się w 7,5-8 litrach benzyny na 100 km, czyli gazu ten silnik, mimo że ma 2,5 litra, spali około 10 litrów na 100 km. Jeżeli będziemy korzystali ze sportowego trybu pracy automatycznej przekładni, trzeba będzie do tego dodać pewnie nawet ze 4 litry. Ale niekoniecznie, bo jak się jedzie
po prostu spokojnie w trybie D, 80 na godzinę. Silnik pracuje z taką prędkością obrotową jak diesel, 1500 obrotów na minutę, przy 60 na godzinę 1000, ledwie powyżej obrotów biegu jałowego, aż się wierzyć nie chce, ale wystarczy przełączyć w tryb S, obroty rosną o 1000, spalanie też idzie w górę, no ale nie oszukujmy się, 5 cylindrów, 170 koni i automatyczna skrzynia trochę prowokują do szybszej jazdy. Taki przełącznik już omawialiśmy przy okazji testu Aurisa pożyczonego nam przez firmę ALEX. Jest dokładnie taki sam, z kontrolką serwisową w razie jakiejś nieprawidłowości w pracy instalacji gazowej powiadamia użytkownika. Można regulować głośność sygnału informującego o tym, że skończył nam się gaz. Jeżeli chodzi o miejsce montażu, bardzo dobre. Oczywiście, powiedzmy, optymalnie byłoby zamontować przełącznik w takim miejscu, żeby można było obserwować jego wskazania bez odrywania wzroku od drogi albo przy jak najmniejszym opuszczaniu wzroku. No tu akurat jest na konsoli środkowej przy wybieraku trybów pracy automatycznej skrzyni. Ale z drugiej strony przecież nie trzeba na niego spoglądać co chwila, jeżeli gazu braknie, to i tak o tym usłyszymy, jeżeli nie słuchamy akurat jakiejś symfonii na pełny regulator. Przekaz jest jasny. Wygaszone diody wskazania poziomu gazu, świeci się dioda czerwona, jedziemy na benzynie. Dioda zmienia kolor na zielony, zapalają się diody wskazania poziomu gazu, jedziemy na gazie, jasno i przejrzyście. Niewielkie zastrzeżenia mamy jedynie do sposobu wyświetlania poziomu gazu. Gdy zbiornik jest pełny, świeci się 5 diod. Piąta jest dioda rezerwy, świecąca również na zielono. W miarę ubywania LPG górne diody gasną, aż w końcu zostaje jedna i dioda rezerwy, obie świecące na zielono. Później zostaje już tylko rezerwa, a jej kolor zmienia się na czerwony. To tak, jakbyśmy z poziomu 2 spadli od razu na 0. Naszym zdaniem logiczniej byłoby, gdyby rezerwa nie świeciła się z pozostałymi diodami, a zapalała dopiero osobno, gdy wszystkie diody powyżej niej zgasną. Na tle innych drapieżnych ryb, do których odwołują się nazwy produktów firmy ALEX, takich jak Shark, Rekin czy Barracuda, TURBOT może nie prezentuje się szczególnie okazale, ale tu jest oczywiście drugie dno. Chodzi o pokazanie, że ten reduktor nadaje się do silników o wysokiej mocy, również turbo doładowanych, a więc przekaz jest bardzo jasny. A na przyszłość, jeżeli firma jeszcze takiego znaku towarowego nie zarejestrowała, sugerujemy nazwę Pirania. Volkswagenowskie silniki TSI łatwo polubić za to, że mają wysoki moment obrotowy, za to, że mimo niewielkiej pojemności skokowej generują dużo mocy i że relatywnie niedużo palą. Ale jednak cztery cylindry nie zastąpią sześciu czy ośmiu pod względem brzmienia. I nie zastąpią też pięciu. 2,5-litrowy silnik Jetty to dzisiaj już bardzo niespotykana konstrukcja. Można by powiedzieć ginący gatunek, a może nawet i wymarły, bo i w tym samochodzie już Volkswagen na rynku amerykańskim tego silnika nie oferuje. Rzędowa piątka to prawdziwy ewenement. Brzmi naprawdę fajnie, zwłaszcza w zestawieniu z automatyczną skrzynią. Natomiast jeżeli ktoś lubi słuchać pracy silnika i czerpie z tego przyjemność, to wtedy najlepiej przełączyć się w sportowy tryb pracy silnika, bo robi się wtedy wyraźnie głośniej. Koszty paliwa oczywiście też wtedy dosyć wyraźnie rosną, ale od tego mamy LPG, żeby na taką drobną ekstrawagancję czasami móc sobie pozwolić.